Witam Was w specjalnym i ostatnim w tym roku odcinku z serii Bulwersujące wypowiedzi polityków. W czterech sondach przygotowanych przeze mnie na YouTube wybraliście, oddając prawie 14 tysięcy głosów, 10 najbardziej bulwersujących wypowiedzi polityków w 2021 roku. Zaznaczam, że w tych sondach brały również udział osoby, które nie oglądają i nie subskrybują mojego kanału. Wydaje mi się, że dzięki temu wyniki są bardziej obiektywne. Miejsce 10. zajęła wypowiedź europosła PiS Witolda Waszczykowskiego w wywiadzie z Beatą Lubecką. Można skończyć na tym, że chociaż szczepienia są dobrowolne, to jednak ci, którzy się nie zaszczepią, będą wykluczeni z dostępu do pewnych dóbr, nazwijmy to w ten sposób. Sami się wykluczą. Sami się wykluczą, bo każdy dzisiaj może przystąpić, zarejestrować do szczepienia. Oczywiście poza wąską grupą ludzi, którzy mają problem zdrowotny, które są udokumentowane przez lekarzy, i to jest problem, który trzeba rozwiązać w inny sposób. Natomiast ci, którzy nie chcą walczyć z pandemią, no to będzie to ich odpowiedzialność oczywiście. No cóż, ludzie w okresie PRL nie przyjmowali czerwonej legitymacji i też sami się wykluczali ze stanowisk czy z różnych przywilejów, a wystarczyło tylko zapisać się do partii. Miejsce 9. zajmuje premier Mateusz Morawiecki i jego odpowiedź na całkiem proste pytanie. Czy pan wie, ile kosztuje obecnie taki zwykły bochenek chleba? Staram się od czasu do czasu robić zakupy właśnie po to, żeby w sklepie spożywczym zobaczyć, jakie są ceny. Porównuję je też do cen w skupie. Na przykład bardzo ważne jest dzisiaj takie zjawisko, no pani mnie pyta o ceny w sklepie, czy o ceny rosnące. Natomiast po drugiej stronie są rolnicy. Rolnicy cieszą się z tego, że z wyjątkiem cen na trzodę chlewną akurat rosną ceny pszenicy, kukurydzy, rzepaku, nawet mleko także rośnie. W związku z tym jest to zjawisko, które miecz obosieczny, można tak powiedzieć. Gdybyśmy mieli malejące ceny, to jednocześnie dla rolników by oznaczało to niezwykle trudny czas, a w ten sposób mamy przynajmniej tutaj po stronie rolnictwa, oczywiście mówię o płodach rolnych, nie mówię teraz o trzodzie chlewnej, bo tam jest potężny problem związany z ASF-em, mamy sytuację inną. Dlatego chcemy zdecydowanie poprawić los emerytów poprzez wzrost ich dochodów netto, bo emerytura bez podatku do 2,5 tysiąca złotych oznacza, że w kieszeni emeryta może miesięcznie zostać 100 kilkadziesiąt złotych, nawet 200 złotych, w zależności od poziomu emerytury. I to jest rzecz, o którą ja z kolei pytałem emerytów bardzo często na moich spotkaniach w domach seniora, bardzo licznych spotkaniach z emerytami. Czego oni oczekują? I to było bardzo często pojawiające się hasło. To przykre, że premier polskiego rządu nie potrafi odpowiedzieć na tak proste pytanie. Mógł powiedzieć, że nie wie, mógł podać chociaż przybliżoną kwotę. Chociaż z drugiej strony politycy dosyć często nawet w tak błahych sprawach wykręcają się od konkretnej odpowiedzi. Miejsce 8. to wypowiedź posła Konfederacji Grzegorza Brauna skierowana bezpośrednio do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Dziękuję bardzo, panie pośle. Czas minął. Bardzo proszę, pan poseł Wojciech ma... 2 minuty, panie pośle. Będziesz pan wisiał. Panie pośle, proszę. Panie pośle, jak się pan w Sejmie zachowuje? To jest skandal po prostu. Panie pośle, to jest wielki skandal. Prezydium Sejmu za tą wypowiedź nałożyło na posła Brauna karę 6 miesięcy obniżenia uposażenia o 50% i 6 miesięcy odebrania 100% diety poselskiej. Rozumiem emocje, ale jednak w debacie publicznej obowiązują jakieś standardy wypowiedzi. Miejsce 7. zajmuje europosłanka Sylwia Spurek z wypowiedzią o wprowadzeniu zakazu wędkarstwa. To jest hobby, to jest rozrywka, to jest coś, co ludzie robią dla przyjemności. Pytanie, czy można krzywdzić, okaleczać, zabijać dla przyjemności? Czy tak samo dyskutowalibyśmy o takich praktykach, gdyby chodziło o psy i koty? Jeśli chcemy budować kulturę praw zwierząt, nie możemy stosować taryfy ulgowej dla myślistwa i wędkarstwa. Miejsce 6. to wypowiedź posła Konfederacji, pana Janusza Korwin-Mikkego, odnośnie bicia kobiet. A sprawa 3. bardzo drastyczna. Otóż ja uważam, że język potrafi kaleczyć znacznie bardziej niż kij. I słowa są bardzo groźną bronią. I kobiety bardzo dobrze umieją nią się posługiwać. Czasami trzeba przylać takiej, żeby że powiem, zamknęła buźkę, a nie dalej, prawda, tutaj ujadała i
dzieciom, prawda, zatruwała. Także przemoc słowna jest też bardzo ważnym elementem, tego się nie docenia. Najlepsze jest to, że pan Janusz sam na wstępie zaznaczył, że jego wypowiedź będzie drastyczna. No cóż, okazało się, że oprócz tego była jeszcze bulwersująca. Miejsce piąte zajmuje minister zdrowia Adam Niedzielski z wypowiedzią w porannej rozmowie RMF FM. Wystarczy się przejść po Warszawie i zobaczyć, ile miejsc, ile punktów gastronomicznych padło. Oczywiście pan mi może powiedzieć, że w Izraelu też padły. Nie, ja tylko powiem panu, że jak przejeżdżam przez Nowy Świat, jadąc do pracy, to nie widzę tych zamkniętych lokali. Może na Nowym Świecie nie, ale jeśli pan chce, to ja, jak mi pan założy to internetowe konto pacjenta i te inne wszystkie takie, to ja panu zrobię taki spacer. Pokażę panu kilka miejsc w centrum Warszawy, naprawdę, które padły absolutnie. Także wie pan, to coś za coś. Pokażę panu realny świat. Się pan zdziwi. Internauci i dziennikarze zweryfikowali słowa ministra zdrowia i udowodnili, że jednak na Nowym Świecie w Warszawie upadło kilkanaście restauracji. Miejsce czwarte należy do Jarosława Kaczyńskiego, który w bardzo szczególny sposób określił osoby, które stracą na Polskim Ładzie. Dla dokonania w Polsce zmian, pozytywnych dla ogromnej większości społeczeństwa, w gruncie rzeczy tak naprawdę dla całego społeczeństwa, no tylko ci, którzy żyją proszę wybaczyć potoczny język cwaniactwa. Ci rzeczywiście mogą na tym stracić. Cała reszta, to jest ogromna większość, na tym zyska. Wychodzi na to, że każdy, kto się dorobił, kto po latach ciężkiej pracy zarabia godne pieniądze, to cwaniak. Bo właśnie między innymi takie osoby stracą na Polskim Ładzie. Ironią jest to, że wśród tych osób znajdują się również posłowie, pełniący jednocześnie inne funkcje, na przykład ministerialne. Trzecie miejsce zajęła Klaudia Jachira oraz jej przeróbka roty. Gdyby Maria Konopnicka pisała rotę dzisiaj, to pewnie brzmiałaby tak. Nie rzucim Unii, skąd nasz ród, praw kobiet ani mowy. Polskie my córy, polski lud, że pichy szczep piastowy. Nie damy, by nas zgnębił wróg. Tak nam dopomóż Tusk, tak nam dopomóż Lempart. Do krwi ostatniej kropli z żył bronić będziemy sądów, aż się rozpadną w proch i w pył niesprawiedliwe wasze rządy. Twierdzą nam będzie każdy próg. Tak nam dopomóż Hołownia, tak nam dopomóż Biedroń. Nie będzie Kaczyński pluł nam w twarz, ni Czarnek dzieci nam tumanił. Unijny stanie hufiec nasz, duch będzie nam hetmanił. Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg. Tak nam dopomóż Kosiniak, tak nam dopomóż Trzaskowski i Tusk. O mój Boże. Na drugim miejscu mamy bardzo optymistyczną, jednak nie mającą nic wspólnego z rzeczywistością wypowiedź prezesa Narodowego Banku Polskiego, pana Adama Glapińskiego. Polacy chcą szybko nadrobić dystans, jaki nas dzieli od krajów najbogatszych i od ich poziomu życia, spowodowany okolicznościami niezależnymi od nas. Kilkudziesięcioma latami strasznego komunizmu, narodowy socjalizm, przedtem wybory, wojny. No nie dano nam szansy, żebyśmy się normalnie, spokojnie rozwijali. I to już było w czasach opóźnionej rewolucji przemysłowej. Nadrabiamy to ku dumie tych przeszłych pokoleń, ku nadziei przyszłych pokoleń i nadrabiamy bardzo szybko. Jeśli mówimy o niemieckim cudzie gospodarczym, no to to jest jakaś pestka w porównaniu z tym, czego my dokonujemy w Polsce. Ciekawe, czy przeciętny Kowalski, otwierając swój portfel czy sprawdzając konto w banku, zgodziłby się z wypowiedzią prezesa NBP. Na koniec miejsce pierwsze, najbardziej bulwersująca wypowiedź polityka w 2021 roku. Patrzę też z niepokojem na tą arogancję, chamstwo, prostactwo. Szczerze powiedziawszy, słowo żołnierz jest upokarzające dla tych wszystkich, którzy byli na misjach polskich poza granicami. Mam wrażenie, że to jest watacha. Watacha psów, która osaczyła biednych, słabych ludzi. No tak nie postępują żołnierze.
śmiecie po prostu. To nie są ludzkie zachowania, trzeba mówić wprost. To antypolskie zachowanie. Ci żołnierze nie służą państwu polskiemu, przeciwnie, plują na te wszystkie wartości, o które walczyli pewnie ich rodzice albo dziadkowie. I to wszystko, co na dzisiaj dla was przygotowałem. Jak oceniacie ostateczne wyniki najbardziej bulwersujących wypowiedzi polityków w 2021 roku? Odpowiedzi zostawcie w komentarzach pod nagraniem, dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do zobaczenia wkrótce.